Zapraszamy. Prosimy. Ja już odczytałem stosowną uchwałę. Ja jeszcze nim uczynimy, chcę, żebyście Państwo wiedzieli, czym pani Dorota Ryl, pani wojewoda, się zasłużyła dla naszego terenu. Powiem szczerze, że gdyby święto truskawki odbywało się w innych gminach, myślę, że gospodarze tych gmin również by pani wojewodzie przyznali ten tytuł. Wojewoda łódzki, pani Dorota Ryl, to osoba bardzo zaangażowana w sprawy rozwoju samorządów lokalnych. Jeszcze przed kilku laty jako wicemarszałek województwa łódzkiego dbała o rozwój infrastruktury gmin. To między innymi za jej sprawą dokonaliśmy gruntownej przebudowy oczyszczalni ścieków, odrestaurowaliśmy większość strażnic ochotniczych Straży Pożarnej, budowaliśmy drogi, przedszkole z udziałem środków z programu sejmiku samorządowego. W otoczeniu honorowych obywateli gminy Buczek chciałbym przeczytać uchwałę stosowną z tego roku, uchwałę Rady Gminy Buczek, numer 20, łamane przez 16, łamane przez 2024, z dnia 12 czerwca 2024 roku. Tytuł honorowego obywatela gminy Buczek otrzymują pan Władysław Kosiniak-Kamysz, pan Cezary Tomczyk i pani Dorota Ryl. Z osób, które odczytałem, tych dwóch osób nie ma. Wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza i posła Cezarego Tomczyka, wiceministra obrony narodowej, nie mogli dzisiaj ze względów służbowych być, ale gospodarz naszego terenu, czyli ten, kto kieruje województwem, jest dzisiaj z nami i bardzo się cieszymy z tego. Zapraszamy panią wojewodę Dorotę Ryl. A mam nadzieję, że będzie wojewódzkie dożynki w Buczku i wtedy tych panów weźmiemy na scenę i będzie to jeszcze większe uroczystość. W Łodzi. Jacek Chudy, dyrektor Lasów Państwowych, był chyba czytany. Michał Jodłowski, dyrektor KRUS w Łodzi. Bardzo serdecznie witam właśnie. I jeszcze jeden mój kolega. Widzę, że siedzi, a nie mam tutaj, nie siedzisz tam dalej, nie. Dyrektor KOWR-u. Gdzie ja mam? Panie dyrektorze, bardzo się proszę pokazać. Przemysław Jaszczak, dobrze. I panią prokurator bardzo serdecznie witam. Na koniec, żeby nam krzywdy nie robiła, dlatego. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w województwie. Działania poprzednie w sejmiku i obecne przyczyniają się do podniesienia standardu życia w gminie, a także kierowania twórczej i aktywnej społeczności lokalnej. Dziękując za pomoc w zakresie wzbogacania infrastruktury gminnej, rozwój gminy oraz jej promocję, między innymi przez patronat nad Krajowym Świętem Truskawki, na wniosek wójta gminy Buczek, rada gminy Buczek, dodam jednogłośnie, podjęła uchwałę o przyznaniu pani wojewodzie tytuł honorowego obywatela gminy Buczek w roku 2024. Gratulujemy jeszcze raz. Bardzo prosimy. Proszę.